Kościół do tej pory był własnością parafii ewangelicko-augsburskiej. I w zasadzie oni byli wpisani do Księgi Wieczystej, natomiast opiekowała się tym obiektem, na ile mogła oczywiście, wspomagając pastora młodzież z gimnazjum w Lewinie Brzeskim. Udało mi się uzyskać zgodę parafii ewangelicko-augsburskiej na to, żeby nieodpłatnie oni ten obiekt przekazali dla gminy Lewin Brzeski. No w tej chwili jest to ruina, pomimo iż jest to najstarszy w zasadzie zabytek w Lewinie Brzeskim. To nie chcemy go zostawić, aby tutaj cegła zmurszała do końca i on się zawalił. Tylko po to przyjęliśmy, że mamy jakąś myśl. Chcielibyśmy, aby w tym obiekcie ulokowało się centrum biblioteczno-wystawiennicze, koncertowe. W tym obiekcie docelowo chciałbym, żeby się ulokowała biblioteka i oprócz tego odbywały się wystawy i koncerty.